We wniosku, jaki Ewa Wach, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, wysłała do Beaty Chrzanowskiej, przewodniczącej Rady Miejskiej, władze spółki zarzucają radnej Renacie Stec naruszenie obowiązków pracowniczych. Radna miała namawiać wspólnoty mieszkaniowe, by te opuściły PGM i przeszły pod administrację innej firmy. Sprawa ma dotyczyć 23 wspólnot. Władze PGM szacują, że z tego powodu miejska spółka ponosić będzie stratę rzędu 100 tysięcy złotych rocznie. Wnioski dotyczące wypowiadania umów radna miała przygotować na służbowym laptopie i z wykorzystaniem danych z systemu informatycznego spółki. Renata Stec straci pracę w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej tylko pod warunkiem, że tak zdecydują radni. Głosowanie w tej sprawie ma się odbyć na nadzwyczajnej sesji. Tymczasem radna w rozmowie telefonicznej z naszą redakcją stwierdziła, że oskarżenia władz PGM to pomówienia, a ona nie ma sobie nic do zarzucenia. Jak twierdzi, na zarzuty pracodawcy szczegółowo odpowiedziała w piśmie do przewodniczącej Rady Miejskiej. Zaprzecza, jakoby miała namawiać wspólnoty do opuszczenia miejskiej spółki. Zapowiada, że jeśli stan zdrowia jej pozwoli, pojawi się na nadzwyczajnej sesji w jej sprawie i wtedy publicznie odpowie na zarzuty. Renata Stec przekonuje, że niezależnie od decyzji rady nie chce już pracować w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej, w której jako administrator wspólnot zatrudniona była przez ostatnich 7 lat. Nie zdecydowała jeszcze, czy po ewentualnym zwolnieniu dyscyplinarnym odwoła się od tej decyzji do sądu pracy. Jak twierdzi, zbyt wcześnie jeszcze na decyzję o pozostaniu w klubie radnych Platformy Obywatelskiej czy o jej przyszłości w Radzie Miasta.